Ale też będzie naprawdę ostatni bis, ponieważ to jest nasz drugi koncert dzisiejszego wieczora. Poprzednicy wasi może byli, było ich troszkę mniej, ale byli równie serdeczni jak wy. Jak widzieliście, staramy się zrobić wszystko, co w naszej mocy, żeby was zadowolić, ale przy tych światłach, które nas tutaj grzeją, jak... po prostu nie damy rady. Może na koniec zaśpiewam piosenkę z 87 roku, rodzaj takiego wyznania wiary, pod tytułem Konfesjonał. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Formuły tej nauczył mnie przyjaciel. Myślałem o spowiedzi w formie listu, lecz słowa napisane brzmią inaczej. Nie zmusza mnie do tego próżność, trwoga, ciekawość, nawyk, nastrój tej świątyni. Nie wierząc w Boga, obraziłem Boga grzechami następującymi. Za prawo me uznałem to, że żyję, za własną potem wziąłem to zasługę i co nie moje, miałem za niczyje, więc brałem, nigdy się nie licząc z długiem. Uznałem, że mam prawo sądzić ludzi, dlatego tylko, że mam tę możliwość, poznawszy sposób, jak sumienia budzić. Zbierałem obudzonych sumień żniwo, bogactwo zła, którego byłem świadom, było mi w życiu tylko za ostrogę. Cierpieniem cudzym żyłem i zagładą, gdy cierpieć ani ginąć sam nie mogłem. Stworzyłem świat na podobieństwo świata, uznawszy, że na wszystko mam odpowiedź. Lecz nie wyjąłem misy z rąk Piłata i nie uniknął swojej męki człowiek. Wierzyłem szczerze w wieczne prawo baśni, co każe sobie istnieć dla morału, że życie ludzkie samo się wyjaśni i wola ma jedynie służyć ciału. Więc nazywałem szczęściem nieodmiennie to, co zadowoleniem było z siebie. I nawet teraz bardzo mi przyjemnie, że tak we własnych wątpliwościach grzebię, bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję, bo widzę, że ta spowiedź to piosenka, dla siebie ją samego wykonuję. To też grzech, więcej grzechów nie pamiętam, ale tego jednego nie żałuję.